Witajcie. Nadal jesteśmy na spotkaniu seniorów w Wadowicach i jest z nami ojciec Melchior Wróbel, prawie że senior obu naszych prowincji, krakowskiej i warszawskiej. Tak. Więc to doświadczenie życia zakonnego jest faktycznie godne uwiecznienia i podzielenia się. O to też chciałbym zapytać. Więc zaczynając może od początku, jak to się w ogóle stało, że ojciec do Karmelu trafił z miejsca, gdzie karmelitów nie było i nadal nie ma? Tak. Moje kroki do zakonu karmelitów bosych są objęte nie tajemnicą, ale wiadomo było, że w parafii, z której pochodzę, ksiądz proboszcz świętej pamięci już Władysław Aszklar był bardzo wielki zaprzyjaźniony z klasztorem sióstr karmelitanek w Przemyślu. I on także wiedział o niższym seminarium, jakie prowadzą ojcowie karmelici bosi w Wadowicach. I właśnie skierował, po prostu polecił mi po zakończeniu szkoły podstawowej w Niechobrzu, żebym się udał do niższego seminarium w Wadowicach. Wówczas jeszcze nie były Wadowice tak bardzo znane w Polsce, bo to było jedno z wielu miasteczek tutaj w dawnej Galicji, później Małopolsce. Ale już istniało niższe seminarium od czasów świętego Rafała Kalinowskiego, który zapoczątkował właśnie tę właśnie placówkę na formowanie nowych powołań do zakonu. Po zdaniu wstępnego egzaminu w 1951 roku tutaj zostałem przyjęty do pierwszej klasy i ukończyłem pierwszą klasę liceum w niższym seminarium. Przyszło wielkie prześladowanie niejako kościoła, były to czasy stalinowskie, zamknięto wszystkie niższe seminaria, także i to w Wadowicach. Przełożeni zaproponowali, że młodzieńcy, alumni tego seminarium, jeżeli chcą nawet bez jeszcze matury wstąpić do zakonu, to zostaną przyjęci. No, przysłużył się bardzo tego światu w ten czas ojciec Anzel Gądek, prowincjał, wieloletni, i tak się stało, że 22 września 1952 roku zostałem przyjęty do nowicjatu. Ile ojciec wtedy miał lat? Miałem 15 lat i kilka miesięcy. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Tak, no, wówczas istniało inne prawo kanoniczne, więc można było, tak jak święta Teresa od Dzieciątka Jezus ubiegała się o przyjęcie do zakonu, to kazali jej czekać przynajmniej do 15 roku życia. Tak samo tutaj nie było przeszkód tych kanonicznych, żebyśmy jako młodzi przyjęci zostali do zakonu. Po ukończeniu nowicjatu i złożeniu pierwszych ślubów wróciliśmy z kolegami przyjętymi do zakonu, do Wadowic, gdzieśmy w takim studium domesticum, tak się to mówiło, domowych studiach, żeśmy przerabiali właśnie klasę 9, 10, 11. Tak. Maturę taką państwową uzyskałem w Poznaniu w 1957 roku, bo tam byliśmy już skierowani na studia filozoficzne. Zostały one przerwane i po tak zwanym październiku, że troszkę nastąpiła pewna zmiana w rządzie, pozwolono nam korespondencyjnie zdawać maturę państwową i tam uzyskałem świadectwo dojrzałości. Kontynuowałem kolejno studia jeszcze filozoficzne, 3 lata filozofii
i 4 lata teologii. Zostałem wyświęcony na kapłana w Krakowie. Otrzymałem święcenia kapłańskie 22 czerwca 1964 roku. No i właśnie w tym roku obchodzę diamentowy jubileusz kapłaństwa. No to w ogóle rzadko się zdarza. To chyba bardzo rzadko się zdarza, że dożywają kapłani tego jubileuszu. Ale jeśli wcześniej się zaczyna, to później jest trochę łatwiej. No możliwe, że tak się stało dzięki opatrzności Bożej. No, moje kroki właśnie w kapłaństwie to były najpierw 5 lat studiów polonistycznych na KUL-u, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, i później skierowano mnie tutaj do Wadowic, do właśnie prowadzenia języka polskiego, a także i łacińskiego w niższym seminarium. Czyli byłem, jako powrót, ale od drugiej strony. Tak. Byłem tutaj wiele lat, ponieważ oprócz obowiązków pedagoga byłem także i podprzeorem, i prawie 4-letnim przeorem przez 4 kadencje tutaj w Wadowicach. Z czego ogromnie jestem taki zadowolony dzisiaj po tylu latach, że udało mi się właśnie zmobilizować władze prowincjalne, szczególnie ojca prowincjała Szczepana Praśkiewicza, żeby się wystarać o dar pierścienia papieskiego dla Wadowic, dla świętego Józefa, ponieważ Karol Wojtyła najpierw, a później jako papież miał wielkie nabożeństwo do świętego Józefa właśnie tutaj w Wadowicach. Zaczerpnął właśnie tego ducha takiego modlitwy i kierowania swoich pragnień do świętego Józefa, bo tutaj się modlił. A skąd pomysł pierścienia? Bo tak. Koronacje obrazów zdarzają się dość regularnie, natomiast tak. Pierścień jest czymś rzadkość w ten czas, i tym bardziej, że przepisy kongregacji odnośnie koronacji obrazów właśnie nie polecały o koronacji świętych, z wyjątkiem Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. I właśnie Ojciec Święty, Jan Paweł II, bardzo z radością przyjął najpierw kopię naszego obrazu, przed którym się tu modlił jako dziecko i młodzieniec w naszym kościele karmelitańskim, i właśnie ofiarował swój pierścień papieski, pierścień rybaka dla tego naszego sanktuarium. Co bardzo przysłużyło się do tego, że już oficjalnie w ten czas kardynał Franciszek Macharski ustanowił nasz kościół karmelitański w Wadowicach jako sanktuarium świętego Józefa. Na pewno też i ta praca wśród młodzieży tutaj, ponieważ liczyły roczniki nieraz ponad 30 osób, więc dochodziła to liczba alumnów do prawie 100 nieraz. I wielu kapłanów, zarówno zakonnych, jak i też diecezjalnych, wyniosło tutaj właśnie tą formację na poziomie szkół średnich, i także są teraz, służą w różnych parafiach, w zakonie Panu Bogu i Kościołowi. Nieco wcześniej rozmawiałem z ojcem Szczepanem, który wspominał na podstawie swojego rocznika. Tak. Ilu z nich właśnie wstąpiło do zakonu, ilu z nich jeszcze dzisiaj właśnie żyje. A jak to z ojca perspektywy jako przełożonego wygląda? Właśnie ilu z tych młodych chłopaków, którzy kończyli szkołę? Ilu wstępowało do zakonu, ilu szło do innych seminariów zakonnych, diecezjalnych, tak. A ilu po prostu znajdowało sobie miejsce w świeckich zawodach? Tak. W ten czas była taka piękna właśnie chęć służenia Panu Bogu, i po złożeniu matury wstępowało wielu do Karmelu, prawie do czasów Jana Pawła II,
większość powołań właśnie pochodzi z niższego seminarium w Wadowicach. Czy orientuje się ojciec, gdyby tak prześledzić historię szkoły, ilu karmelitów stąd wyszło? No, można powiedzieć, że prawie 90%. Bardzo dużo. No inni szli do innych, albo nie podejmowali studiów teologicznych i są teraz gdzieś tam na różnych miejscach jako rodzice, małżonkowie, ojcowie rodzin. Inni są w diecezjach i w krakowskiej, najwięcej z Tarnowskiej, z Kieleckiej i ze Śląska. Tutaj się ta młodzież gromadziła. No, jest za co dziękować Panu Bogu, że dane mi było tutaj pracować i jako kapłan, i jako pedagog, nauczyciel, i służyć ludziom i młodym. Teraz jest ojciec w Czernej. To też jest tak, niejako powrót do przeszłości. Właśnie w Czernej. Znalazłem się właśnie już od 13 lat. Jestem najpierw, jak tu szkoła została zamknięta z woli przełożonych, to powołano mnie do Piotrkowic, naszej parafii na Kielecczyźnie, gdzie tam przez 6 lat byłem właśnie kustoszem tego sanktuarium i proboszczem, a ponieważ w ten czas już mi się prawo ten wiek jako kanoniczny, 75 lat, już dobiegał, więc powiedziano, że już nie mogę piastować żadnych urzędów w kościele, jak to jest, chociaż uważam, że to nie jest przeszkoda. Ale no i skierowano mnie do Czernej, do też pięknego miejsca, urokliwego, gdzie teraz i jako kapłan, spowiednik pracuję. Dzięki Bogu, jakoś Pan Bóg daje mi jeszcze siły, że gdzie mnie tam poszlą, to tam jestem do dyspozycji. Pozwolę sobie zadać pytanie, które też ojcu Szczepanowi zadałem z perspektywy właśnie tych lat. Co się zmieniło? Czy to jest ten zakon, do którego ojciec wstępował? No oczywiście, że zmiany zarówno w prawie kanonicznym, jak i w mentalności XX wieku, zwłaszcza po Soborze Watykańskim II, były bardzo wielkie i no, w ten czas odstąpiono od różnych zwyczajów, jakie były w zakonie, bardziej położono nacisk na właśnie formację wewnętrzną, duchową. Tak uważam, że w ten czas, w latach przedsoborowych, mieliśmy tutaj wielki niejako wpływ kultury austriackiej, ponieważ nasi niejako po ojcowie karmelici w Czernej przechodzili studia w Linzu, w Wiedniu i to był ten taki kierunek w ten czas, żeby wszystko do litery było wypełnione zgodnie z przepisami, więc to w ten czas pamiętam, żeśmy musieli to dobrze wszystko zaznajomić się, poznać i tak było. Później po Soborze już Kościół poszedł na inną drogę formowania kapłanów, zakonników i no na pewno też są przepisy wymagające, ale nie tak skierowano uwagę, kierujemy uwagę na te zewnętrzne jakieś takie te przepisy, nawet w liturgii to były bardzo szczegółowo uwidocznione w mszałach, ale i w konstytucjach. Teraz jest ta wolność taka w dobrym znaczeniu, że na miarę swoich sił i gorliwości mamy wypełniać to nasze powołanie karmelitańskie. Gdyby mógł ojciec jakoś spuentować tą rozmowę, czy właśnie coś z perspektywy tego doświadczenia, jakieś podsumowanie krótkie tutaj przedstawić? No życzyłbym, żeby właśnie te nasze klasztory w prowincji jednej czy drugiej i w całym zakonie, żeby były znów tętniły pełnym życiem,
bo każde powołanie to jest wielkim skarbem dla Kościoła i zakonu, i o to się modlimy i życzymy, pragniemy, żeby nie było pustych chórów zakonnych, jak i też właśnie kapłanów, którzy by służyli w konfesjonale jako spowiednicy i kaznodzieje, głosząc Słowo Boże. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę. Był z nami ojciec Melchior Wróbel, obecnie z Czernej. Dobrze, dziękuję. Dobrze.